Miało być wielkie wyjście z ZTM, a wyszło tylko zamieszanie. Mimo zapowiedzi burmistrza, miasteczko śląskie rezygnuje z organizowania własnego, bezpłatnego transportu. Zarząd Transportu Metropolitalnego nadal będzie woził pasażerów do dworca w Tarnowskich Górach, na którym dla prywatnego przewoźnika zabrakło miejsca. Łukasz Kądziołka. Burmistrz miasteczka śląskiego miał wielkie plany. Wyjście z ZTM i bezpłatna komunikacja dla mieszkańców. Od momentu mojego powiedzenia dużo się zmieniło. Poszło o pieniądze, ponieważ prywatny przewoźnik GTV Bus zaproponował realizację przewozów z i do miasteczka o 500 000 taniej niż kwota, jaką gmina miała zapłacić za transport metropolii. Po zapowiedziach i publikowaniu rozkładów jazdy zostało tylko zamieszanie. Dalej miasteczko śląskie zostaje w ZTM, a gminy na północ od nas dalej korzystają z prywatnego przewoźnika. No i tu w sumie mamy stan, który w sumie jest dzisiaj. Nie ma co prawda tego powiedzenia, natomiast autobusy jeżdżą tak jak jeżdżą i będą w styczniu jeździły tak dalej jak obecnie. W miasteczku śląskim nadal będzie miejska komunikacja spod znaku ZTM, a pasażerów nie przejmie regionalny przewoźnik obsługujący m.in. Kalety, Kozie Głowy czy Koszęcin. Gmina czekała wraz z GTV Bus na zielone światło, żeby wjechać na dworzec w Tarnowskich Górach. Zamiary zablokował ZTM, który uznał, że od przyszłego roku GTV Bus się tu nie zmieści, a zapowiedzi przewoźnika były przedwczesne. Będziemy rozmawiać, jak tą sytuację rozwiązać, natomiast ta sytuacja nie zmieni sytuacji fizycznej dworca w Tarnowskich Górach, którego przepustowość jest przekroczona i musimy wspólnie z miastem Tarnowskich Góry zastanowić się, jak poukładać te wszystkie połączenia. GTV Bus nadal nie ma zgody na wjazd na dworzec, ale wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia pozostanie tak, jak jest i nadal pojazdy przewoźnika będą mogły wozić do Tarnowskich Gór około 1000 osób dziennie. Liczyliśmy na to, że będziemy mieć więcej pracy, tym bardziej, że no miasteczko leży w tym naszym leju komunikacyjnym i fajnie byłoby je obsługiwać, no ale cóż, najważniejsze, żebyśmy mogli w dalszym ciągu obsługiwać te inne gminy, które już od kilku lat z nami współpracują. Burmistrz miasteczka śląskiego zapowiada, że z wynajęcia prywatnego przewoźnika i bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców nie rezygnuje, ale swoje plany odsuwa w czasie. Na razie wszystko zostaje więc po staremu. Thank you.